przez Wiedeń 15 grudnia tego roku. No bo jak ma być w 2012 koniec świata, no to jeszcze raz chociaż chcę tam polecieć, zobaczyć te ładne miejsca i pofotografować i znowu się tym pochwalić na swojej stronie internetowej i poopowiadać przy okazji takich spotkań jak to dzisiejsze. Dlaczego Australia jest takim fascynującym miejscem? Takie pytanie często mi ktoś zadaje. I właściwie na to pytanie nie znam odpowiedzi. Każdy pewnie z nas ma swoje ulubione miejsca i lubi do nich wracać. Ja jestem taki może mało atrakcyjny na takie spotkanie właśnie podróżników, bo ja specjalnie nie lubię podróżować. I właściwie najbardziej lubię wracać do miejsc, które lubię. W związku z tym byłem 11 razy w Australii, byłem pewnie z 15 razy na Korsyce, a na przykład nigdy nie byłem jeszcze w Hiszpanii. Nigdy nie byłem w Ameryce Południowej. Jeśli coś mnie inspiruje i coś mnie jakoś tak pcha, żeby lecieć, no to wtedy lecę właśnie tam w takie miejsca oglądam to. Ktoś wyliczył, że, znaczy mój kolega w Australii, że z tych swoich 50 kilku lat, które żyję na świecie, jeden rok spędziłem w Australii. Dlatego, że byłem 11 razy, tak mniej więcej 4 do 6 tygodni za każdym razem, no to tak wychodzi, że jeden rok spędziłem w Australii. I nie umiem ciągle odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ta Australia jest taka fantastyczna. Pamiętam tylko tyle, że jak wysiadłem na lotnisku w Perth, to mi się wydawało, że niebo jest znacznie wyżej, że powietrze jest bardziej przezroczyste, że Australia zupełnie inaczej pachnie niż wszystkie pozostałe miejsca, które do tej pory widziałem. Ale to każde z miejsc ma swój zapach, swój koloryt, swoje plusy i minusy oczywiście. Ludzie są świetni. Podróżuje się po Australii fantastycznie. Najtrudniej jest dolecieć, ale jak już się doleci, to sama podróż po kontynencie, a wybranie się do Nowej Zelandii czy na Tasmanię też jest samą tylko przyjemnością. I myślę, że to się wszystko złożyło na to, że podoba mi się tam i że ciągle tam wracam. Potem jeszcze po kilku latach zaraziłem się winem australijskim, które jest mniej więcej w cenie wody, no więc pije się je bardzo sympatycznie. Zaczynam rozpoznawać smaki, zapachy. Nawet ostatnia moja podróż to była taka podróż naprawdę związana z winem. Odwiedziłem Barossa Valley, to jedno z najpiękniejszych miejsc winiarskich na świecie. I tam zobaczyłem, jak się to wino produkuje.